Patryk, dzisiaj mieliście mecz pod kontrolą od pierwszej do ostatniej minuty. Dokładnie, dobrze zaczęliśmy, strzeliśmy szybko trzy bramki, właściwie cztery nawet, która zamknęła ten mecz, czwarta bramka. No i co, i druga połowa to takie piłkarskie szachy, Agia nie miała jakichś stuprocentowych sytuacji. My jakieś tam sytuacje mieliśmy, ale mówię, już głównie staraliśmy się, aby nie stracić bramki, no i trzy punkty są nasze derwa. Kiedy ostatnio strzeliłeś taką piękną bramkę z wolnego? O, już dawno, szczerze powiem, że na treningach jakaś ostatnio nie chciała wpadać. No ale cieszę się, że mecz wpadł, bo to jest najważniejsze. Czujecie już w nogach trudy tej rundy jesiennej? Nie, osobiście myślę, że nie, bo wyglądaliśmy dobrze do końca spotkania. Ja, jeśli chodzi o mnie, to ja się bardzo dobrze czuję, także możemy jeszcze grać parę meczów śmiało. Za tydzień żegnacie się z kibicami i areną meczem z Krzo. To będzie bardzo ważny mecz, ale myślę, że na arenie nic innego nie powstanie, jak tylko wygrać.